Mikołajki w Grodkowie w tym roku przybrały inną formę niż zwykle. Jednak o najmłodszych w tym wyjątkowym okresie pracownicy Ośrodka Kultury i Rekreacji nie zapomnieli. Postanowiliśmy w tym roku ze względu na pandemię zorganizować konkurs mikołajkowy dla dzieci, gdyż co roku było to organizowane na rynku we współpracy z Grodkowskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Organizowaliśmy Mikołaja wraz z atrakcjami, z występami oraz oczywiście Mikołaj rozdawał prezenty. Staramy się mimo wszystko wyjść dzieciakom i młodzieży naprzeciw i po prostu zorganizować coś takiego, żeby mogli oderwać się właśnie od tej szarej rzeczywistości. W tym roku jest to konkurs plastyczny Mikołaj oczami dziecka. Nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, że taka ilość prac wpłynie do naszego ośrodka kultury, ponieważ jest to 122 prace. Zostały wykonane przeróżnymi technikami, od rysunku po prace przestrzenne. W konkursie wzięły udział głównie przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Poziom wykonania prac był tak wysoki, że ciężko było wybrać te najlepsze. Jesteśmy z tego względu bardzo zadowoleni, że takie duże zainteresowanie tym konkursem. Postanowiliśmy nagrodzić wszystkie dzieci, gdyż wszystkie prace były bardzo piękne, we wszystkie było włożone serce. Nie przyznaliśmy żadnych miejsc, dlatego że Mikołaj stwierdził, że prace są tak cudowne i tak wspaniałe, że postanowił nagrodzić wszystkie dzieci. Tym sposobem do wszystkich uczestników mikołajkowego konkursu powędrowały słodkie prezenty. Sam Mikołaj zapowiedział, że osobiście spotka się z dziećmi z Grodkowa już za rok.